Cześć, witam. Oto moje najnowsze zdobycze czytelnicze z księgarni internetowej, tutaj ze stacjonarnej księgarni w Międzyrzeczu. Zacznę od poważnego opracowania, spektakle masowej śmierci, czyli historia epidemii dżumy, cholery, ospy, a w XX wieku AIDS. Także no, lubię takie opracowania, więc mam nadzieję, że będzie to bardzo ciekawe. Zakupy nie mogłyby się obyć bez kryminału. I tutaj mam Sharon Bolton, Mroczne przypływy Tamizy. Akcja dzieje się w Londynie. Bohaterką jest policjantka rzeczna, która mieszka na barce i musi się zmierzyć z bardzo okrutnym procederem, powiedziałabym, dotyczącym kobiet przybywających z Dalekiego Wschodu. A teraz coś zupełnie innego. Wenecja Vivaldiego. Historia dwóch kobiet, dziewczynek, które zostały znalezione w przytułku dla sierot, no i wychowują się w Wenecji, mają wiele wspólnego z muzyką tego miasta. Zrobiłam ten zakup w księgarni internetowej przede wszystkim dla dwóch książek zaliczanych do klasyki. Pierwsza z nich to jest Dzieje Tewie Mleczarza, izraelskiego pisarza Saloma Alchejma, czyli to jest książka, która stanowi podstawę scenariusza do filmu Skrzypek na dachu. Chciałam poznać oryginał literacki i dlatego kupiłam. No a teraz coś, co jest warte, żeby stało na każdej półce w bibliotece. Saga rodu Forsythów Galsworthiego. Tu są cztery tomy na razie tej sagi, ale zacznę ją czytać jeszcze raz. Polecam Wam również przewspaniały serial telewizji BBC, nakręcony w oparciu o to właśnie dzieło. Jest on dostępny na YouTube, także naprawdę warto się z nim zapoznać. Z księgarni internetowej kupiłam również taki oto albumik, Dziki Zachód. Być może współczesna młodzież i dzieci nie wiedzą, kim był szeryf, kowboj, nie wiem, Indianie, Winnetu, ale dla mnie jest to literatura i film bardzo bliski, no dlatego właśnie taką pozycję kupiłam. A teraz w księgarni międzyrzeckiej zakupiłam sobie Seniorzy w natarciu szwedzkiej pisarki z Kateriny Ingleban-Stanberg. Jest to książka w duchu stulatka, który wyskoczył przez okno, o grupie seniorów, którzy napadają na banki. Wydawca mówi, że jest to bardzo taka geriatryczna komedia, więc zamierzam ją przeczytać. A teraz coś, co już zaczęłam czytać, jak widzicie. Adam Lang, powieść pod tytułem Klucze, wydana przez Wydawnictwo Literackie. Reklamowana jest jako jedna z najlepszych powieści dla młodzieży i o młodzieży. Bohaterem jest Adam, który podrywa wszystkie koleżanki wokół, a one lecą na niego jak muchy na lep. Nie jest on jednak miły i sympatyczny dla tych koleżanek, więc recenzję na pewno zamieszczę. No i na koniec Robert Galbraith, Żniwa zła, czyli Jane Rowling i jej kolejny kryminał. Mam już Wołanie kukułki i Jedwabnika. Lubię detektywa Kormorana i jego przeuroczą sekretarkę, dlatego kupiłam tę książkę. Mam nadzieję, że któryś z tytułów Wam się spodoba. Jeżeli już macie, to proszę o komentarze. Dziękuję, zapraszam na mój kolejny film.